Rozmowa dnia. A w naszym studiu gość Paweł Rabiej, członek zarządu Partii Nowoczesna, Ryszarda Petru. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin radiowej jedynki. A bardzo dziękujemy. A pan gość nasz również ma radiową przyszłość, to właściwie możemy świętować razem. No, nie jedynki, ale trójki, prawda? Radiową przeszłość, ale też wychowanie w jakimś sensie też na radiowej jedynce. I na sygnałach dnia, i na lecie z radiem, także dużo takich pozytywnych emocji. Informowaliśmy o tym, że na wiosnę czekamy, ale gorąco dzisiaj będzie bardzo nowoczesne. O 12 spotyka się zarząd, żeby porozmawiać o tym, co dalej po tym, jak czworo posłów opuściło partię Nowoczesna. Kto jeszcze odejdzie? Mam nadzieję, że nikt nie odejdzie. Nie wiem, czy będzie gorąco dzisiaj na zarządzie. Będziemy rozmawiali o sytuacji, będziemy rozmawiali o tym, jakie strategiczne kroki podjąć. No to jest tak, że posłowie przychodzą, odchodzą. Trójka do nas przyszła, czwórka w tej chwili odeszła, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to odejście nie spowodowało jakichś większych wewnętrznych napięć i ruchów wewnątrz partii, bo nikt za nimi nie wyszedł. Także mówimy tylko o czterech posłach, którzy opuścili klub. No, szukają w Platformie Obywatelskiej najwyraźniej lepszej przyszłości. No, życzę im szczęścia. Jeden z tych posłów, Grzegorz Furgo, mówi wprost: tylko Platforma ma szansę wygrać z PiS-em, dlatego odchodzi do Platformy. Myślę, że jest to błędna kalkulacja. Jestem przekonany, że szansę wygrania z PiS-em ma opozycja szersza, ma koalicja Nowoczesnej, Platformy, bo Nowoczesna jednak wiele nowego wnosi do polityki. Wnosi taką chęć zmiany, której w Platformie już nie ma, bo oferta Platformy to jest jednak powrót do przeszłości, powrót do tego, co było. A my ze swoimi pomysłami, ze swoimi ideami, ze swoimi wartościami jednak wnosimy taką chęć zmiany rzeczywistości na lepsze. Coś, czego w Platformie nie ma. No ale kiedy nie jeden poseł czy jedna posłanka, ale grupka odchodzi, no tu mamy cztery osoby, no to jest z reguły sygnał, że coś w partii niedobrego się dzieje. No i kiedy patrzymy na wyniki sondaży, to też widać, że Platforma umacnia się kosztem Nowoczesnej. Tak, Platforma się obecnie umacnia kosztem Nowoczesnej. Być może to jest taki moment w historii opozycji obecnej wobec PiS-u, że ludzie dostrzegają, że to właśnie PO jest tym smokiem, który pokona PiS. Czyli głównym antypisem. Głównym antypisem, ale chcemy przekonywać Polaków i przekonujemy do tego. Jeżdżąc w tej chwili po kraju, Ryszard Petru odbywa bardzo dużo tego rodzaju wyjazdów, nasi posłowie również. Staramy się przekonywać Polaków do tego, że naprawdę jest alternatywa, że nie trzeba wybierać pomiędzy PiS-em a powrotem do przeszłości, do partii w stylu PO, że taką alternatywą może być Nowoczesna. Oczywiście Nowoczesna jako część szerszej koalicji walczącej z PiS-em. A gazety spekulują, może czas na wymianę lidera. Barbara Dolniak podobno mogłaby być dobrym szefem Nowoczesnej. Albo może Katarzyna Lubnauer, albo ktoś jeszcze inny. Ja sądzę, że to nie jest dobry czas na spekulacje. Ryszard Petru ma naprawdę olbrzymi potencjał jako lider. Wyciąga wnioski z sytuacji, bo wyciąga. Mało który lider polityczny potrafi wyciągnąć wnioski z sytuacji. Jakby wyciągał, to by mu czwórka posłów nie wyszła z klubu. No zawsze są zawsze jest pytanie o te osobiste motywacje, o to, dlaczego tak się stało. Czy to mieli jakieś osobiste urazy? Czy ta czwórka ma jakieś osobiste urazy do Ryszarda Petru? Czuła się jakoś, nie wiem, źle traktowana w Nowoczesnej? Ja osobiście, szczerze mówiąc, nie rozumiem tego kroku, dlatego że uważam, że jeżeli ktoś angażuje się w projekt polityczny, to angażuje się ze względu na pewne idee i wartości, które mu przyświecają. Kiedy zakładaliśmy Nowoczesną, to zakładaliśmy ją z myślą o zmienianiu polskiej rzeczywistości, także zmienianiu partii politycznych. Jeżeli ktoś porzuca ten projekt w trakcie i przechodzi do partii, która jest kierowana w sposób dość stary, w której nie ma dialogu, mówiąc, że tego, czego mu brakowało w Nowoczesnej, to właśnie brak dialogu albo brak rozmowy z liderem, no to jest w tym jakaś naiwność albo przynajmniej dla mnie coś mocno niezrozumiałego. Ale ja pamiętam, kiedy jeszcze powstawało Stowarzyszenie Nowoczesne, które potem przekształciło się w partię. Zresztą pan wtedy także był na Turwarze, kiedy to wszystko się w maju roku 2015 działo. Ile padało ostrych słów i wtedy, i później pod adresem tych dużych, istniejących już partii, o tym, jak one są zarządzane, jakie są wodzowskie. No tak naprawdę Nowoczesna to też jest autorski de facto projekt w tej chwili Ryszarda Petru, no bo bez Ryszarda Petru partii nie ma. No nawet w nazwie ma Ryszarda Petru. No i to jest rzecz, o której na pewno warto rozmawiać, bo z zewnątrz rzeczywiście wygląda to tak, że Nowoczesna jest partią Ryszarda Petru, ale
tak nie wygląda rzeczywistość. Spójrzmy przecież na to, że mamy również silne liderki, które bardzo mocno zaznaczają swoją obecność w życiu politycznym. Mówimy o Katarzynie Lubnauer, mówimy o Joannie Scheuring-Wielgus, mówimy o fantastycznych posłankach, które do tej pory mniej są eksponowane, natomiast również wykonują olbrzymią pracę, na przykład Kornelia Wróblewska, jeżeli chodzi o kwestie związane z niepełnosprawnościami, czy tymi tematami, czy Paulina Henik-Kloska doskonała w tematach gospodarczych. Także to jest trochę taki wielogłowy smok, a utarło się jednak zewnętrznie patrzeć na to, jak na taki autorski projekt Ryszarda Petru, w którym ma on pełnię władzy. Tak nie jest. Ma bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście jest naszym liderem, natomiast mamy takie przywództwo bardziej rozproszone, czego może na zewnątrz nie widać i może powinniśmy o tym po prostu więcej mówić. Ryszard Petru specjalnie w ciągu ostatnich 2 lat się nie zmienił. Mówi mniej więcej to samo, co mówił rok temu, 1,5 roku temu, 0,5 roku temu. Dlaczego, kiedy mówi dzisiaj to samo, co mówił rok temu, to ludzie wzdychają już z takim lekkim zniecierpliwieniem, czy nawet zniechęceniem, a jeszcze 0,5 roku czy rok temu bili brawo i się ekscytowali tym, co mówi. Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem i nie wiem, czy to nie jest trochę taki syndrom opatrzenia się, który występuje w ogóle w życiu, że najpierw mamy taki etap zaczarowania kimś, traktujemy go jako kogoś świeżego, kogoś, kto pojawił się jako zupełna nowość, a potem już ta osoba czy ta partia nam się lekko opatruje i już nie jesteśmy tak entuzjastycznie nastawieni. Być może to jest to, natomiast jest też tak, że nasz lider Ryszard Petru wyciąga wnioski z rzeczywistości, z tego, co się dzieje i jednak się zmienia, bo też liderzy dojrzewają wraz z polityką. Jeżeli spojrzymy co się w nim zmieniło? Jeżeli spojrzymy na wielkich liderów, na przykład na Tadeusza Mazowieckiego, którego 90. rocznicę urodzin mamy dzisiaj, no to też widzimy jakąś ewolucję. To nie jest tak, że Tadeusz Mazowiecki stał się Tadeuszem Mazowieckim od razu. To ta ewolucja Ryszarda Petru jak wygląda? Co się w nim zmieniło? Ewolucja wygląda tak, że zachowuje te swoje cechy mocne, które ma. To znaczy taką determinację do zmiany. Myślę, że to jest taka najmocniejsza rzecz, która jest w polityce niezwykle potrzebna. Taka chęć dokonywania realnej zmiany. Bardzo często politycy o tym zapominają. A to, co się zmienia, to myślę, że otwiera się w nim więcej pola do dialogu, do rozmawiania z ludźmi, do doceniania także innych punktów widzenia. Czyli do przekonywania ich, żeby nie odchodzili do Platformy Obywatelskiej. To też bo jest. Bo w Nowoczesnej też mają przyszłość. To też jest konieczne, ale zaręczam, zapewniam, że to nie jest jakiś potężny trend w Nowoczesnej. Jeszcze raz powtórzę, że poza odejściem tej czwórki posłów nie przeszedł razem z nimi żaden szeregowy członek Nowoczesnej. To też o czymś świadczy. Marek Migalski mówi o tym momencie przełomowym błędu tego kłopotu, który sprawił, że to nie Nowoczesna dzisiaj jest liderem opozycji. Mniej więcej 0,5 roku po wyborach, kiedy notowania szybowały w górę, wtedy pisałem, że Nowoczesna musi zacząć udawać PO, czyli partię osadzoną, posiadającą struktury, zaplecze i tak dalej. Ryszard Petru długo mówił, że nie będzie przyjmował żadnych spadów, że to będzie partia niszowa i okazało się, że na tym przegrał. A bez Petru Nowoczesnej nie ma, twierdzi Marek Migalski. Ja nie do końca rozumiem ten zarzut, bo my budujemy stale swoje struktury, stale się rozbudowujemy, więc to też nie jest tak, jak się potocznie sądzi, że Nowoczesna nie ma silnych struktur w Polsce. One są w każdym regionie, są w każdym województwie, są mocne, naprawdę. Przygotowujemy się teraz do kampanii samorządowej i myślę, że tutaj one nie są liczne rzeczywiście, bo jest ponad 5000 osób w całym kraju, więc to nie jest tak jak w Platformie, która ma tych osób kilkanaście tysięcy. I da się tę kampanię bez pieniędzy z budżetu, bez tej dotacji, którą utraciliście, przeprowadzić? Nie wszystko da się zrobić entuzjazmem, ale pamiętajmy, że w kampanii samorządowej decyduje to, kto jest jak osadzony w strukturach lokalnych, kto ma jakie zaufanie mieszkańców w konkretnym mieście i to nie są kampanie, które są bardzo drogie. Także jesteśmy do niej gotowi także pod tym względem. A ile trzeba wydać w Warszawie na kampanię, żeby zostać prezydentem miasta? No, trudne pytanie. Zależy, jak się planuje kampanię i czy kandydat lub kandydatka będzie reprezentować całą opozycję czy jedną partię polityczną, ale myślę, że trzeba się liczyć z co najmniej 1 000 000 złotych na kampanię wyborczą. Tak to do tej pory wyglądało wedle jakiejś takiej obserwacji w większych miastach. I to może być takie tąpnięcie kolejne dla Nowoczesnej, jeżeli się okaże, że w wyborach samorządowych niespecjalnie Polacy mają ochotę głosować na waszych kandydatów i co kolejne odejścia wtedy? No mam nadzieję, że jeśli chodzi o tą kampanię samorządową, to ona pokaże naszą determinację, pokaże to, że mamy pomysł, bo Nowoczesna jako jedyna partia opozycyjna ma swój program, który jest bardzo spójnym programem, jest pomysłem na Polskę po PiS-ie.
Więc myślę, że na tej podstawie, ale też entuzjazmem naszych kandydatów i tym, że no, są to ludzie, którzy, na których warto głosować i którym warto zaufać, pokażemy, że w tych wyborach samorządowych jesteśmy w stanie wygrać. Jak dzisiaj o 12 podczas spotkania zarządu Nowoczesnej Ryszard Petru powie do pana Paweł, co robić teraz po odejściu tej czwórki posłów, to jaką będzie pan miał dla niego radę? Zostawmy to do posiedzenia zarządu, bo myślę, że jest co omawiać. Wyciągamy wnioski z sytuacji, uczymy się z niej. Najważniejsze w tej chwili jest dobre przygotowanie do wyborów samorządowych, ale też takie dobre określenie, czym jest Nowoczesna i o jakie wartości walczy, bo na koniec dnia najważniejsze jest to, o co czego się w polityce domagamy, o co walczymy, jakie wartości nas do tego pchają i co powoduje i co mamy do zaoferowania. Mówił Paweł Rabiej, członek zarządu partii Nowoczesna Ryszarda Petru, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 26 po 8. Była to rozmowa dnia.